Zobacz, samą. O, jaki telebim. Patrz na to. Jo. Czemu to nie widać? Kurde, jaki mecz. Mecz. Jo. Ale his. Wow. Taki dupny telebim. I mecz. Jo. Ale hit. Chcecie zobaczyć jedne z bardziej luksusowych schodów w ogóle wszędzie ever i w ogóle miejsc, no to koniecznie musicie przyjechać na statek Grandioza. A ja teraz pokażę wam, jak wyglądają tutaj schody na kolejne piętro właśnie z tego miejsca. No to zaczynamy, idziemy. Patrzcie na to. Jak komuś, ktoś był na słabych wakacjach i nie widział jeszcze dużego przepychu i luksusowych schodów, rzeczy, no to tak się chodzi, o właśnie tak się chodzi po schodach na statku Grandioza. Tak się chodzi po schodach na statku Grandioza. No i takie tutaj są klimaty. O, tutaj sobie gra na fortepianie później pani, czy tam pan, wieczorkiem. No i wieczorem w ogóle żyje. Życie tutaj jest jeszcze dużo mocniejsze. Jedną z kolejnych fajnych atrakcji to jest zdecydowanie ta ulica, gdzie jest pełno restauracji, ciągle zmieniający się sufit z innym wystrojem, także jest tutaj naprawdę grubo. Wow, troszeczkę się rozjaśniło w tym momencie. I tu jeszcze tylko tak pokażę, jakie tutaj mamy Piazza Deli Luoso jakieś. Nie wiem, ale no wszystko widać, jak wygląda. Jak to tutaj wygląda. Bardzo dużo luster, bardzo dużo świecidełek, bardzo dużo no, takich rzeczy. Sami zresztą widzicie. Kolejna część statku i o, właśnie znowu się coś zmieniło. Kolejne luksusowe restauracje, sklepiki i różne rzeczy. Można naprawdę tutaj sobie odpocząć. Wow. Koń z czekolady? A, tu. Jest jeszcze bardzo przyjemnie. Jest jakieś, nie wiem, 20 stopni może? Na dworze upał, a tutaj się wchodzi i jest bardzo, bardzo przyjemnie. Wow. W tej chwili jest bardzo mało osób, bo wszyscy są na dworze, wszyscy są przy basenie albo poszli już na obiad i praktycznie ta część statku jest pusta, ale wieczorem dzieje się tutaj naprawdę dużo. Jest pełno ludzi, gra orkiestra i dzieje się dużo, dzieje się dużo. Uwaga. O, a tutaj mamy teatr, kino, czy nie wiem co jeszcze, chyba teatr. Tam było podpisane, ale nawet nie zauważyłem. Ale teatr. Na 100%. Mega. Oglądaliście kiedyś Magdę Gessler? Ona jak przychodziła do restauracji, to powiedziała tak, ja chcę to, a później brała tak, jeden widelec, aha, to jest takie, dobre, okej, to dobra, to ja, to tam, to i tak zresztą wypadł. To jeden widelec, dobra, następne, to jeden widelec, następne, także ja też, tu tylko zjem jeden kusik, tu zrobię tylko gryza chamcia, tu tylko jednego ziemniaczka, tu tylko gryza parówki, żebyście nie myśleli, że ja to wszystko zjem, tu gryza to, gryza tam i wszystko będzie w temacie. Pogryzie i resztę zostawię, jak u Magdy Gessler. A widoki z restauracji są następujące. Jesteśmy w Civitavecchia, czy gdzieś, nie? Gdzieś tam, tylko blisko Rzymu. Obecnie jesteśmy blisko Rzymu. No i taki port. Taki port, ale jedzenia naprawdę jest bardzo dużo. Na statku jedzenia jest bardzo, 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 bardzo dużo. Zapomniałem dodać, że to tylko przekąski. Że to nie jest jakieś ani śniadanie, ani obiad, ani kolacja, tylko takie przekąski przy barze z basenem. Takie przekąski przy barze z basenem, ale naprawdę bardzo duży wybór. Tu nawet ma ten miejsce na lądowanie helikoptera. O, tam następny. Tam jeszcze jeden. Tam jeszcze jeden. O, widzicie? Jest ich tu trochę.
dzieje, się dzieje. O, no, tutaj na pewno są te. Tu widzisz, mam, żeby wjeżdżały samochody. Tam jeszcze jeden za nami. Jest. Po fast foodach przyszedł czas na jakiś obiad. Mamy tak, rybę, kurczaki, zielono to u mojej żony, sałatki, ryba, makarony i jeszcze jakieś inne tuńczyki. Także wybór mega. Wszystko na innym talerzu, także na bogato, naprawdę. O, jeszcze mi kradnie oliwki. Jedzenia od koloru do wyboru. Jeszcze my, tacy wielcy. No i żegnamy kolejny port. To jest cudowne. Wow. Cudowne takie przeżycie mentalne. Takie jedność z morzem, z oceanem, ze statkiem. No jak ktoś nie był, nie poczuł, to no nie zrozumie. To jest tak cudowne. Zupełnie coś innego niż każda inna wycieczka. Ok, teraz powiem o jednej z zasad panujących na statkach MSC, na linii MSC Grandiosa, tak? Ten statek nazywa się, jest ogromny, nazywa się Grandiosa. Jesteśmy na włoski, znajdujemy się we włoskim statku, we włoskich liniach MSC i panują tutaj pewne zasady. Panują tutaj pewne zasady. Jedną z nich jest wyjście na kolację. Jeśli dostajecie kartę, którą możecie otwierać pokój i to jest taka wasza karta, to jest wasz taki, wiecie, no ticket, taki, taka, no, no wiecie, no klucze do drzwi, to jest wasza taki identyfikator, o, to jest taki wasz identyfikator. Jeśli dostajecie tą kartę, to na tej karcie macie napisane, jaki macie numer pokoju, kiedy macie chodzić na kolację, do której restauracji, oczywiście tu jest all inclusive i taką bardzo ważną wiadomością jest to, że jeśli nie pływaliście na tych statkach, to pewnie o tym nie wiecie, my też o tym nie wiedzieliśmy, a mamy doświadczenia z innymi ekskluzywnymi hotelami i w innych takich zwykłych, stacjonarnych hotelach jest tak, że jeśli jest kolacja all inclusive, tak, super ekskluzywny hotel, kolacja od 19 do 22. No to co? No to możesz przyjść na tą kolację o 19, możesz przyjść o 19.30, możesz przyjść o 20, o 20.30, o 21, o 21.30, o 21.45, o 21.50 też cię jeszcze wpuszczą i w ciągu tych 10 minut zdążysz zjeść i wszystko będzie w porządku. Ale na statkach jest trochę inaczej, Jeśli wybierzecie się na statek Grandiosa linii MSC, to tutaj panują troszeczkę inne zasady niż w stacjonarnych hotelach. Mianowicie, jeśli, jeszcze raz mówię, macie kolację na godzinę 19, to musicie się wyszykować do za 5:19 i po prostu na tą 19 dojść w punkt, w miejsce, w restaurację, w której ta kolacja się odbywa, gdzie macie napisane na karcie. My mamy La Loggia. Nasza restauracja z tego pokoju, z tego deku, z tego poziomu, z tego piętra znajduje się na piętrze 6 tego statku. Nazywa się La Loggia i tą informację macie na karcie i zaczyna się o godzinie 19. Jeśli przyjdziecie o godzinie 19.30, to po prostu na tą kolację was nie wpuszczą. No, takie są tutaj zasady. Myśmy byli wczoraj właśnie o 19.40 może i po prostu nas nie wpuścili. Pozwolili nam przyjść na jakby drugą taką turę kolacji o 21.30, ale tylko raz i powiedzieli, że po prostu, no słuchaj, no tutaj są takie zasady, jeśli masz napisane, że masz przyjść na kolację o 19, no to nie o 21 albo o 22. Jeśli chcesz coś zjeść o 21 czy o 22, okej, jest bufet piętro wyżej, możesz tam iść, możesz tam jeść, ale jeśli
masz kolację na 21, jest to twoja taka główna kolacja, jest to taka wykwintna kolacja, gdzie możesz napić się piwka w cenie, tak, all inclusive, gdzie możesz napić się winka, możesz zamówić sobie super dania, to po prostu jeśli one są na 20, na 19, to ty masz być na godzinę 19, masz przydzielony swój stolik, nie musisz się bać, że ktoś ci ją zajmie, że będziesz musiał szukać stolika, nie, jest tutaj super ekskluzyw, super, wszystko super, ale musimy trzymać się zasad. Jeśli my rezerwujemy dla ciebie stolik na godzinę 19 i możesz być pewny, że ten stolik będzie dla ciebie przygotowany, będzie czysty, będzie czekał na ciebie, to ty po prostu na tą 19 godzinę musisz być. No i tak to tutaj wygląda. I taka właśnie informacja dla was, że jeśli macie zamiar zabukować sobie taki super statek, właśnie znajdujemy się w tym momencie teraz na naszym balkonie, odpłynęliśmy z portu, pomału robi się zachód słońca. Jeśli chcecie oglądać takie zachody słońca ze swojego balkonu w pokoju, patrzcie się na to, jaki to jest piękny, piękny zachód słońca. Właśnie wypływamy blisko Rzymu, znajdowaliśmy się w tym momencie i odpływamy z portu Civitavecchia, nie pamiętam, jak się dokładnie to nazywa, ale bardzo blisko Rzymu, mogliśmy tutaj teraz pozwiedzać Rzym. Jeśli chcecie takich wakacji, jeśli chcecie spędzić w ten sposób swoje wakacje, czas i zarezerwujecie sobie swoje wakacje na statku Grandioza, to musicie się trzymać pewnych zasad, które tutaj obowiązują. Między innymi to jest to, że jeśli kolacja jest na godzinę 19, to wy na tą 19 na tej kolacji musicie być. Właśnie w tym momencie wybija za 2 minuty 19 i muszę skończyć teraz to wideo, kończyć to gadanie, bo jeśli nie przyjdę w ciągu najbliższych 10 minut, bo wiadomo, jakiś tam malutki czas, jakaś rezerwa jest, do 10 minut zawsze gdzieś tam można się spóźnić, tak? Taki kwadransik studencki gdzieś tam zawsze obowiązuje, ale jeśli po prostu to przeoczycie, zawalicie sprawę, to zwyczajnie nie zjecie już w tej restauracji kolacji. Także taka naprawdę bardzo ważna wiadomość, bo jednak kolacja tutaj na takim statku jest bardzo ważną rzeczą, więc nie zjedzenie jej tutaj to jest duży brak, duży minus. Także okej, kończę i lecę na kolację. Właśnie znajdujemy się już tutaj w restauracji. Znajdujemy się w naszej restauracji La Loggia na statku MSD Grandioza. Tak jest. Wziąć telefon, tak zeskanować. Jest. Możecie sobie zeskanować teraz te kody QR i zobaczyć. Nie ma, że bierzecie menu, tylko... Tak, to już jest... Cywilizacja poszła do przodu i... Na przykład jest przystawka. Kolacja i deser, tak nie? Tak jest. Także całe menu pokazuje wam się w telefonie. Jak byliśmy w Chinach, w restauracjach chińskich, w Macao i w Hongkongu, to też już to od dawna jest. Takie coś, że menu dostajecie tylko w formie kodu QR i na telefonie. Otwiera wam się strona internetowa. No w Polsce jeszcze to tak bardzo aż nie poszło do przodu, ale pewnie za niedługo też tak będzie. Jeszcze na potrzeby filmu, bo oczywiście podróżują starsze, młodsze osoby i tak dalej. Jedni mają telefon, drudzy nie mają. No i to już nie jest też tak, że jeśli nie macie telefonu, to nie zjecie kolacji. No bo zawsze przecież musi być ta jakaś alternatywa i możecie poprosić o takie stacjonarne, jakby to nie wiem jak to powiedzieć, offline menu, które jest dostępne. No widzicie, można, ale ogólnie są kody QR i korzystamy z kodów QR, ale wiadomo, no są starsze osoby, telefon może się rozładować, telefon może wpaść nam do morza, no to nie jest już tak, że nie zjemy kolacji. Moje piwko już dotarło i Doroty winko też, także mamy już to, co zamówiliśmy na początek, piwko, winko i teraz będziemy wybierać spośród starterów, głównych dań, później ewentualnie jeszcze coś tutaj, desery, no i tak to ogólnie wygląda. Lub możemy zamówić sobie coś dodatkowo a la carta za tutaj ewentualne jakieś euruski. Deser? Co to jest? Bardzo dobry. Czekolad coś tam? Taki dzisiejszy? Wow. Bardzo dobry. No. Mocno czekoladowy? Taki... Czekaj, spróbuję sobie. Daj sobie teraz spróbować. Jakiś taki... No po prostu dobry, bardzo dobry. Ja mam po prostu lody. No dobry, no to jest mocno czekoladowy, no. Ja mam takie lody. Ej, czujecie ten klimat? O, ale powiem wam, że jest bomba.
normalnie tak, my mamy na 14 piętrze pokój i mamy wysoko bardzo, tak, i czyli bardzo daleko od morza, bardzo wysoko, tak, bardzo daleko, bardzo wysoko, o to chodzi. I my w ogóle nie czujemy tej prędkości i tego tak jakby nie widzimy, nie mamy tego takiego punktu odniesienia. A jak jesteśmy już praktycznie przy samej wodzie i mamy ten masakra, co? Chyba gorzej niż wczoraj, nie? Dlaczego gorzej? Nie gorzej, tylko po prostu u nas pokój jest inaczej, bo jesteśmy wyżej. A jak mamy tutaj taki punkt odniesienia i widzimy, jak ten statek szybko płynie, no to tutaj pewnie... No u nas tak spokojnie, na 14 piętrze to tak wszystko, kurde, w opóźnionym, tak kurde, slow down, no, slow motion. A jak tutaj jesteśmy, to jest taka bomba, normalnie tak szybko, jak pierdziole. Naprawdę, nie wiem, jak to widać przez telefon, ale na żywo to jest bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko. Najlepsze jest to, że w ogóle jak się tutaj stoi, to się ma wrażenie, że my stoimy, a to morze nam ucieka, a nie, że morze stoi, a statek płynie, naprawdę, nie czuć nic, nie ma się żadnej choroby morskiej, nic. Ja w ogóle jak tu patrzę przez to okno tak na żywo, to po prostu to są takie emocje, to jest takie coś dziwnego. Kurde, te fale są naprawdę, ten statek tam z przodu, to jest parę dziesiąt metrów, no co najmniej, myślę, że koło 100 metrów co najmniej z przodu powoduje to, że te fale właśnie się tworzą i ma się wrażenie, jest tak, cichutko, jest tak cicho, jakby się jechało jakimś elektrycznym samochodem, czyli nie słychać nic, totalnie nie słychać nic. I nagle morze nam ucieka, naprawdę mega uczucie i coś naprawdę takiego, takie doświadczenie zupełnie inne, takie nowe, inne doświadczenie. Patrzcie teraz, jesteśmy na 14 piętrze. No i wydaje się, że stoimy w miejscu. Tutaj życie biegnie o wiele wolniej. No tutaj zbytnio nic wiele się nie dzieje. Patrząc na to, jak się było na dole i jak to wszystko szybko mijało, no to tutaj jest po prostu horyzont. Morze, niebo, no i taka płaska ziemia, no. No taka płaska ziemia i takie powietrze z nad Sahary z piaskiem, no ale to nieważne, takie równiutkie, widzicie, takie, nie ma tak, tylko jest tak, no ale to nieważne, to wszystko jest nieważne. Najważniejsze, że są tutaj te takie ratownicze, te szalupy takie, czy jak to się nazywa, te takie. 15. Jedziemy na piętro 15. Tam są baseny, tam jest drużyna wymiataczy. Właśnie jechaliśmy z 4 na 15, więc bardzo blisko. I właśnie jesteśmy już na miejscu. No, jesteśmy już na miejscu. Zobaczcie tylko to. O. Zobacz samo. O, jaki telebim. Patrz na to. Jo. Czemu to nie widać? Kurde, jaki mecz. Jo. Ale his! Wow! Taki dupny telebim! I mecz! Ha! Ale hit! Jo, przy takich basenach, takich widokach, w takim klimacie, na morzu! Jo! Ale hit! Ale klimat, naprawdę! Coś mega! Jeszcze, że to się tak trafiło z igrzyskami. Euro, siedzisz sobie, pijesz piwko, pełno ludzi, fajne. Kurde, tutaj takie baseny. Ja, gorąco, wiaterek wieje. I tutaj meczek, jo. Co tam ten mecz? Co tam te euro, jak tutaj takie koszulki? Tutaj takie koszulki. Majerski.pl. Szukamy ostrości, jest ostrość. Wymiatacze team mmajerski.pl. Strefa Heinekena, już. Wow, ale imprezka. Tutaj zamówiliśmy jako grupa wymiataczy. Czekajcie, bo mi to koszulka poleciała właśnie. Tak?
Da się? No i bardzo dobrze. Dobra, zaraz poczekaj, wrócimy do tej. Daj czuło OIP40. I co? No i wpisz 1, 2, 3, 4 i zobaczysz, czy z mojego pojedziesz. Tak? No wpisz. To poczekaj, poczekaj, bo my tutaj zamówiliśmy, wiesz, bo myśmy tutaj zamówili szampana dla wszystkich, wiesz? Szampana dla wszystkich żeśmy zamówili. Będziemy sobie zrobić zdjęcie. Nie, no coś ty. Zaraz tutaj wiesz, że nas... No pewnie, no jak? A to nie jest Paweł. Paweł to nie jest. Co za emocje, jakie emocje. Tak jest. Kurde, jakie emocje, co tu się dzieje? Drinki się leją, mecz leci. Kurde, statek płynie, nawet nie widać. Morze, morze stoi, statek płynie, drinki się leją, mecz leci. Ja pierdzielę. Co się dzieje? No, ale widziałeś tutaj w ogóle, że tutaj są takie dwa pasy. Tak, dla biegaczy i dla chodzących. Dla biegaczy i dla chodzących. No, w ogóle ja jutro będę je testował. Zobacz, a tam jeszcze możesz sobie wziąć przybliżenie, bo tam pisze, że ta trasa to jest 300 metrów. Aha. 300 metrów. Ale ja powiem... Bieganie. No, no, no. Kiedy właśnie wróciłeś z kolacji, ale czujesz, że to jeszcze nie ten moment i zjesz jeden taki jeden kawałek włoskiej pizzy, takiej włoskiej four cheese and ham. Naprawdę tutaj zdecydowanie tak. Czyli tak, jesz śniadanie, po śniadaniu idziesz zjeść pizzę, później idziesz na obiad, po obiedzie, a idę na kawałek pizzy i idziesz na kolację, najesz się kolacją i myślisz sobie, a idę zjeść kawałek pizzy, to tutaj normalne. Kurczę, w szoku jestem jak delikatnie płynie ten statek po prostu po tym morzu, normalnie sunie, tylko po prostu sunie i nie czuć nic, to jest... Kurde, wiatr wieje, przecież no fale są, przecież wszystko jest, a naprawdę nic nie czuć. Patrzcie się, nawet ptak płynie. Ja cię kręcę. Patrz, jaki ptak. Znaczy ptak płynie, kurde, ptak leci. My płyniemy, ptaki latają. Jest godzina 3 rano, ptaki latają. Tam jakiś inny statek w ogóle płynie. Tam inny statek płynie, tylko ostrość go coś nie chce złapać. Ale ogólnie ja jestem pod wrażeniem. Jest tak cicho, jest tak spokojnie, jest tak płynnie, że ja się nie spodziewałem. Mega.